Jesteśmy w Bułgarii, co można wywnioskować z powiewającej na wietrze flagi. W tle szumi Morze Czarne, a ten widoczek jak z pocztówki to antyczny Sozopol. A to jest nasz hotel. Podobno jeden z najsłynniejszych w mieście, ale ja osobiście nie polecam. Szczerze powiem, że to co najlepsze w tym hotelu to widok z balkonu i z okien. Więcej szczegółów o tym miejscu znajdziecie w recenzji na moim blogu. A teraz chodźmy razem odkrywać uroki Sozopolu. Sozopol, oddalony o około 30 km na południe od Burgas, jest jednym z ciekawszych bułgarskich kurortów na południowym wybrzeżu Morza Czarnego. Podobnie jak Nesebar, pięknie pachnie dobrym jedzeniem. Sozopol, obok wspomnianego już Nesebaru, jest jednym z najstarszych miast na bułgarskim wybrzeżu. Miasto słynie z zabytkowej starówki, antycznych ruin, krętych uliczek i typowych dla bułgarskiego odrodzenia domów o kamiennych podstawach i drewnianych ścianach. No i jeszcze z pięknych, panoramicznych widoków. Dzisiejszy Sozopol to całkiem spore miasto składające się z dwóch części, tej starej zabytkowej i nowej, pełnej hoteli, restauracji i innych miejsc rozrywki. Ja oczywiście w dzisiejszym odcinku skupię się na części antycznej, bo to są klimaty, które uwielbiam, natura i historia. I takie perełki jak ta maleńka kapliczka, malowniczo położona nad urwistym brzegiem morza. Jest to kaplica mędrca i uzdrowiciela świętego Iwana Rylskiego, który był czczony jako święty już za jego życia. Oprócz obiektów sakralnych, uwagę przykuwają także kawiarnie i restauracje. Sami spójrzcie na ten stolik z widokiem. A przed nami kolejny zabytkowy obiekt sakralny. Cerkiew świętego Cyryla i Metodego. Wybudowana została w 1889 roku dla potrzeb bułgarskich uchodźców z Edirne w Tracji, którzy osiedlili się w Sozopolu. Sozopol, jak na nadmorski kurort przystało, to także piękne, piaszczyste plaże, urwiste skalne brzegi i ogromne fale. Spacerując po mieście, nie można pominąć maleńkich kapliczek. Do tych najsłynniejszych należy kaplica Świętej Niedzieli i kaplica Świętego Zosima. Na uwagę zasługują też średniowieczne ruiny kościoła świętego Mikołaja, które odkryto obok cerkwi świętego Cyryla i Metodego. Ruiny sąsiadują bezpośrednio z godną polecenia restauracją. Szczerze zachęcam do próbowania regionalnych dań. Uwielbiam tak poznawać świat. Tutaj też pośród antycznych ruin, średniowiecznych kapliczek, zabytkowych cerkwi i tradycyjnych bułgarskich domów znajdziesz też niezliczone ilości sklepików z pamiątkami i kolorowych straganów. Thank you.
Znajdziesz tu także niewielkie butikowe hotele, rodzinne pensjonaty i liczne restauracje oferujące tarasy z widokiem na morze i pobliskie plaże. A przed nami cerkiew Świętego Jerzego, wzniesiona częściowo na gruzach bazyliki z I wieku. Bułgaria słynie również z pysznych win. Wizyta w bułgarskiej winnicy to kolejny punkt do odwiedzenia na mapie wakacyjnych atrakcji. O dziwo, ceny, czy to w restauracjach, czy w sklepikach na Starym Mieście, nie są jakoś szczególnie mocno wygórowane. W sezonie letnim w Sozopolu od lat organizowany jest słynny Apollonia Arts Festival, w czasie którego mają miejsce liczne spektakle, koncerty plenerowe, koncerty muzyki kameralnej oraz pokazy filmowe. Dodatkowym atutem Sozopolu jest jego specyficzny mikroklimat, bogaty w jod i inne składniki mineralne. Odpoczywając nad morzem, jednocześnie poprawiasz stan swojego zdrowia, szczególnie dróg oddechowych. A teraz weź głęboki wdech i naciesz oczy pięknym widokiem. Sozopol to jedno z tych miejsc, gdzie gołym okiem widać historię sięgającą kilku tysiącleci. W starożytności tu było miasto, choć sama osada istniała już w okresie brązu. Pierwotnie to miasto nosiło nazwę Anteja, potem Apollonia, Apollonia Pontica, Apollonia Magna, a potem Sozopolis. Dopiero gdy znalazło się w granicach Bułgarii, nadano mu nazwę Sozopol. Już w starożytności to miasto było doskonale rozwinięte. W V wieku przed naszą erą miało własny system wodociągów, którego pozostałości odkryły wykopaliska archeologiczne. Spotkałam się gdzieś z taką opinią o Bułgarii, że tam, gdzie zaczynają się wykopy, istnieje ogromne prawdopodobieństwo natrafienia na ślady poprzednich cywilizacji. I coś w tym jest. Jeżeli Bułgaria kojarzy Ci się jedynie z zatłoczonymi nadmorskimi kurortami, to odwiedzając Sozopol zmienisz zdanie, jestem tego pewna. To podobnie jak Nesebar, wyjątkowe miasto, które zachwyca zabytkami, naturą i panującą tu atmosferą. Dzisiejszy Sozopol to kulturowy tygiel, w którym mieszają się wpływy greckie, rzymskie, tureckie i bułgarskie. Te ostatnie z dominującą przewagą. W samym centrum Starego Miasta, w otoczeniu tradycyjnych drewnianych bułgarskich domów, znajdziesz wyjątkową pozostałość jeszcze z czasów panowania greckiego. Jest to łuk, który był częścią zabudowy miasta Apollonia. Biorąc pod uwagę to, że miasto było kolonią grecką od VII wieku przed naszą erą,
to naprawdę robi wrażenie, gdyż owy łuk zachował się do dziś w bardzo dobrym stanie. Spacerując po Sozopolu, warto także odwiedzić Muzeum Etnograficzne, dowiedzieć się więcej o kulturze i tradycjach, zobaczyć, jak wyglądał tradycyjny bułgarski dom i jakie stroje nosili jego mieszkańcy. Jeżeli pasjonujesz się starożytną historią i zapragniesz zagłębić się w temat starożytnego Sozopolu, to koniecznie udaj się do Muzeum Archeologicznego. Zobaczysz tam artefakty z czasów greckich, bizantyjskich i rzymskich. Wystawy zawierają kolumny, biżuterię, wazy i monety pochodzące z różnych okresów. Lecąc do Bułgarii po raz pierwszy, nie miałam jakichś szczególnie wygórowanych oczekiwań, ale już po odwiedzeniu Nesebaru wiedziałam, że wrócę tu po więcej. Sozopol z racji swego położenia i historii sięgającej kilka tysiącleci zauroczył mnie i wzmógł apetyt nie tylko na pyszną kuchnię bułgarską. Bułgaria to naprawdę świetna europejska wakacyjna destynacja. Na moim kanale z cyklu bułgarskich opowieści znajdziesz także odcinki z Burgas i z Nesebaru.